jak poznasz, że jej się podobasz, okej, okay, takie typowe takie rzeczy, jak poznasz, że podoba się dziewczynie, to tak, zwykle powinna się zaśmieć z twojego każdego żartu, nawet najgorszego, nie wiem, na przykład, jak ktoś się zaśmieje z mojego tekstu, żartu o długopisie, dobrze go znacie, to jakby to powiedział chłopak, który mi się podoba, to bym wybuchnęła śmiechem, jakby wiecie, to jest już taki mem trochę, ale naprawdę jakby to, jak dziewczyna reaguje na wasz humor, na wasze żarty, to dużo pokazuje właśnie, czy na przykład jej się podobacie, czy jest jakoś zainteresowana, ale nie zawsze też pamiętajcie, to nie jest 100% tego, 100% prawda. Jeśli chodzi o takie, nie wiem, jakieś tam gesty czy coś, są jakieś tam różne poradniki, słyszałam, że ludzie mówią, że nie wiem, jak ktoś się bawi włosami, to że okej, jeśli dziewczyna się bawi włosami w twoim otoczeniu, to znaczy, że jej się podobasz. Nie, to nie jest tak, takie hopsiu, to nie jest takie, na przykład, ja często się tak, nie wiem, bawię, mam tutaj taką kępkę włosów i lubię sobie nim tak pokręcić, ale to nie znaczy, że nagle się zakochałam w twój czacie, nie, jakby. Dziewczyna przy stosunku seksualnym powiedziała mi, że mam małego penisa, co zrobić? Sadgę, co? Ja nie wiem, czy odpowiedź na takie pytania. Słyszałam, że wczoraj Remek mówił o takiej, o jak powiększyć penis. Czy ja mam takie pytanie, czat? Może musisz znaleźć mniejszą dziewczynę. Dla mniejszej dziewczyny będzie duży. Proszę bardzo, nie ma za co. Na poważnie wracając do tego znalezienia dziewczyny, to... Znaczy, nie, czekaj. A jak pozwolisz się pojawić dziewczynie? Szczerze na to, ja chyba tak na ciebie patrzę. Na przykład jak gadacie w grupce, mówisz coś, czasami jest tak, że mówiąc w grupce, czasami jesteś pominięty, a może tylko ona cię słucha, albo może patrzy tak głównie na ciebie, jakby takie małe rzeczy, takie delikatne. Rozwiązuje ci się but i ona jedzie grupką, rozwiązuje ci się but, kucasz i zawiązujesz but i może ci na ciebie poczeka, zwróci uwagę na ciebie. Takie małe rzeczy mogą być takim, że zwraca na ciebie uwagę bardziej niż może na resztę. To jest takie delikatne, ponieważ no każda ci się każdy cię w inny sposób może to jakoś okazywać swoje zainteresowanie. Na przykład ja na przykład bardzo dotykam ludzi. Ogólnie im bardziej kogoś lubię, tym bardziej jakoś tam, nie wiem, tak jakoś go dotykam, szarpię, jakoś wiesz, tak, a ty w śmieszku, haha, beka siebie, o ty, i tak po prostu biję ludzi, nie? Ale z kolei, gdy na przykład jestem onieśmielona, do tego stopnia, że na przykład to nie jest mój przyjaciel, to na przykład osoba, która od mnie dopiero poznałam i wiecie, tak, no to nie jest tak, że przychodzę do nowo poznanej osoby i zacząłem klepać, jakoś tam dotykać, nie? To chodzi bardziej o przyjaciół, do takich dobrych kolegów, których tam znam, na co się z nimi widuję. Ale jeśli chodzi o takie właśnie nowe osoby, z którymi nie mam takiej interakcji, takiej relacji, żeby tak, takie sobie rzeczy pozwalać, to są bardziej rzeczy jak, nie wiem, na przykład na to, jak zwracam, że ten częściej będę słuchała, na przykład mówią na przykład dwie osoby naraz, to od razu słucham tylko tej jednej, tej, która mi się podoba. Część też na to sobie zwracam uwagę, część też myślę sobie, ej, co ty, jak się wleczysz z tyłu, coś sobie robić, tak, staram się jakoś zagadać, jeśli tak, takie dziewczyna robi, to raczej możesz odebrać to jako taki oznaka małego zainteresowania. Co takie, że to są drobne rzeczy, to każdy czy inaczej może inaczej na to okazywać, ale zwykle właśnie jak taki przedłużony kontrakt wzrokowy i właśnie śmianie się z każdego twojego żartu, to jest duża Koleżanka mieszka trochę daleko i nie podrywa, opłaca się. Zależy, jeśli, znaczy trochę daleko, nie wiem, to jest, zakładam, że trochę daleko to jest godzina drogi od siebie. No to też to jest trochę daleko, powiedzmy, nie, godzina to nie jest tak dużo, ale to jest trochę daleko już, nie? I no, według mnie godzina drogi jakby od kogoś to nie jest tragedią. Wiem, że są związki na odległość są strasznie trudne, czat, strasznie trudne. Na przykład dla mnie, ja bym nie wytrzymała związku na odległość, ponieważ ja osobiście są właśnie bardzo taka... To jest jakoś tam... to ma jakieś słowo, nie pamiętam tego słowa, ale jestem bardzo taka dotykalska. Ja potrzebuję na przykład interakcji z drugim, na przykład z partnerem. Lubię się ją przytulać, łapać za rękę, takie rzeczy. Więc na przykład... miesiąc rozłąki z kimś, co myślałam, prawda, nie wiem, na przykład jestem w związku zakochana, to gdzie był dla mnie studiowałaś? Tragedia i się w to nie pisała. I gdzie studiowałam? Uniwersytet Gdański, informatyka. O przylepa, no taką przylepą jestem trochę, nie?
Ale to zależy wszystko od osób, bo czasami na przykład warto, na przykład jeśli możecie za rok, nie wiem, się przeprowadzić bliżej koło siebie, coś w tym stylu, plus może nie wiem, masz własne auto, możesz podjechać sam, to nie zależy od jakichś tam pociągów, nie pociągów. Myślę, że jeśli to jest trochę daleko, to warto spróbować nadal tego trochę. Myślę, że tak. Po prostu trzeba być jakby świadomym, na co się piszesz, że nie będziesz się aż tyle spotykał, są na przykład inni twoi znajomi, też, że nie wiem, znajomi się z pracy czy szkoły. Twoim językiem miłosnym jest dotyk. Chyba tak, no. Chyba tak. Właśnie, nie wiem, dotyk chyba i poświęcenie czasu. Na przykład jeśli, nie wiem, na kimś mi zależy, to potrafią, nie wiem, dużo zrobić dla niego, że tak powiem, nie? Właśnie, że dotyk i to się nazywa chyba nie gifting, tylko time, że właśnie też poświęcenie czasu jest też moim takim miłosną rzeczą, że tak powiem. Czekajcie. Co zrobić, gdy jest się dalej friendzone i czy są dalej jakieś szanse? Gdy jest się friendzone, czad. Największa bolączka ludzi, co? Friendzone, no z friendzone, czad. U mnie ogólnie zawsze tak wychodzi, jakby każdy mój związek, prawie każdy mój związek wychodził z tego, że z kimś przyjaźniłam i ta przyjaźń przerodziła się potem w związek, więc ja nie rozumiem tej idei friendzone'u, bo dla mnie to nie jest tak, że po prostu friendzone, że o nie, jesteś przyjacielem, już nic z tego nie wyjdziesz, po prostu to są inne problemy, czy to nie jest problemem przyjaźń, że za szybko się zaprzyjaźniłeś, czy coś w tym stylu, to po prostu problemy są, że nie podobasz się dziewczynie, może jesteś okej jako przyjaciel, ale jako nie wiem, jako chłopak byś na przykład nie nadawał według niej, że to nie chodzi o samą przyjaźń, to chodzi o jakieś różnice między wami, które według drugiej osoby no zaprzepaszczają wasze szanse na związek i to musisz, to nie jest po prostu, że bycie przyjacielem przekreśla wszystko, to po prostu są różnice nawet między przyjaciółmi, które sprawiają, że po prostu jedna osoba się nadaje na związek, jest na to gotowa, a druga osoba stwierdzi, że no jednak z tobą nie bardzo, że może się dogadywać, ale to nie znaczy od razu, że będziecie się dobrze będzie wam razem. Więc tak jakby nie kierujcie się tym friendzone'em. Bo to jest, bym powiedziała, trochę mit, bo to nie jest problem przyjaźni, to jest problem w różnicach między wami. Po prostu friendzone to jest dosyć łatwo powiedzieć, że hej, jakby dobrze się z tobą, lubię się z tobą przyjaźnić i bardzo mi się, wiesz, jakby lubię z tobą spędzać czas i nie chcę tracić tego przyjaciela, niż nie podobasz mi się. Po prostu to jest milsza forma odrzucenia i dlatego jest tak spopularyzowana. That's all. Egir to dobry kandydat na żonę. Egirlowy nierówny, ale nie tego. Nie zaprzepaszczajmy nadziei dziewczyn internetowych, okej? Okay? Egirle są bardzo fajne, ja polecam. Jestem Egirlem. Co mam zrobić, jak podobam się koleżance, ale tego nie chcę i nie mogę napisać, że jestem zajęty. Okej, okay, czyli jeśli podobasz się koleżance i ona to okazuje, a jednak ty nie jesteś zainteresowany, to najlepiej powiedzieć jakoś to w taki delikatniejszy sposób, jakby pomyśl sobie, jak ty sam chciałbyś być odrzucony, co by ci sprawiło najmniej takiego bólu, by na przykład być odrzuconym zawsze się wiąże z jakimś tam, nie wiem, zawodem, smutkiem, to no jednak to jest odrzucenie, prawda? Więc najlepiej pomyśleć, jak tego. Jak sam byś chciał, na przykład, nie. Może powiedzieć w stylu, nie wiem, na przykład, że teraz nie szukasz niczego poważnego, albo że po prostu musisz się zająć, skupić na sobie, a po prostu powiedz z góry, że jesteś bardzo miła, fajna, ale po prostu na przykład nie w moim guście, że na przykład tego, że nie jesteś zainteresowany, that's all. Jakby myślę, że nie jestem zainteresowany, w związku to jest chyba najlepsza odpowiedź, tak. Zawsze boli, tego nie unikiesz, tak, to zawsze będzie bolało, no. To trzeba po prostu może to zrobić trochę delikatniej. Bardzo problematyczne. Okay. Może nie jest to problem miłosny, ale jestem strasznie nieśmiała. Dobra, czy to ja akurat to rozumiem, ponieważ ja też byłam bardzo nieśmiała. Ogólnie to teraz jestem dosyć nieśmiała, to oczywiście nie w internecie mnie dosyć fakt, bo już przyzwyczaiłam się do tego. Właśnie, internet mi strasznie pomógł. W byciu myślałam, jakby trudno z tego wyjść, ponieważ to jest jakby was. Jeszcze najgorsze jest to, że jak jesteście nieśmiali, to ludzie was dobijają, mówią, czemu taki cichy jesteś? Albo czemu tak mało mówisz? Powiedz coś. Jakby to wcale nie pomaga. Jeśli macie jakąś nieśmiałą koleżankę, kolegę, cokolwiek, nie mówcie takich rzeczy, błagam, nie mówcie, czemu tak cicho siedzisz? Co taki smutny z tyłu stoisz? Nie, nie róbcie takich rzeczy, to wszystko pogłębia. Więc błagam, to czat w imieniu wszystkich introwertyków, błagam, nie mówcie takich rzeczy, dobra? Ale tak czy siak,
Jak wyjść z tego? Jak z nieśmiałością? Ogólnie to jest pytanie od dziewczyny. To wam powiem taką trochę taką prywatną rzecz, ponieważ kiedyś przeczytałam, że jakaś tam kobieta może ubierała do pracy, takie bardziej powiedzmy taką seksową bliznę po prostu, nie? I że to budowało jakoś jej pewność siebie, czuła się taka bardziej, wiecie, taka, że czuła się w tym piękna, czuła się pewna siebie i właśnie to pomagała jej, po prostu czuła się lepiej z samą sobą i ogólnie sama to przetestowałam i rzeczywiście jak na przykład kupiłam sobie coś ładnego po prostu i ubrałam coś, na przykład, nie wiem, pod moją bluzę i dresy ubierałam coś takiego ładniejszego, to rzeczywiście to mi jakby tak na sama psychika mi tak działa, że czuję się pewna siebie, czuję się taka bardziej, nie wiem, taka, że mam jakąś tam moc, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, inaczej nie było cringe, ale no, to jest taki, no bardziej jakiś prototyp dla dziewczyn jednak, to jest coś, co może pomóc, nie musi, ale warto spróbować, bo też kupcie coś ładnego, why not? I to może być taka mała rzecz, że wiecie, to nie jest tak, że pokazujecie komuś bieliznę, po prostu macie ją na sobie i to samo to wystarcza i pomaga swoją pewnością. A jeśli chodzi o takie inne rzeczy, to no myślę, że nie, może jeśli chodzi o nieśmiałość, to też tutaj widziałam głównie, że ładna dziewczyna. Więc tutaj nie jest, na przykład, nie wiem, że pomoc w, nie wiem, że na przykład lepszy makijaż jakiś, może jakaś zmiana fryzury, to tak... Trzeba robiliście po prostu internet, wy mi pomogliście. Jakby, jak zaczynałam streamować, bardzo chciałam zostać streamerką, po prostu, bo mi się podobało streaming i chciałam spróbować sama. I to było tak, że byłam na tyle nieśmiała, że nie wiedziałam, jak rozmawiać z czatem, więc moi koledzy grali ze mną flexy, czytali czat za mnie, a ja po prostu siedziałam, grałam i czasami się zaśmiałam, był jakiś śmieszny żart, nie? I z tego, jakby, zaczęłam z tego poziomu, a teraz streamuję dla 2000 osób i mówię o problemach miłosnych, nie? Więc jakby to trochę się polepszyła moja pewność siebie po tych 3 latach streamowania. I wiadomo, czat, może nie każdy powinien zaczynać streamować, bo nie dla tego to jest, na przykład, to jest jakoś tam atrakcyjne, jakoś fajne streamowanie, ale jeśli ktoś na przykład chciałby być streamerką, to może warto po prostu spróbować i to też pomoże z tą nieśmiałością, bo jakby takiego zaklęcia na nieśmiałość, no nie ma. Kurczę, chciałabym coś po